Suwałki Plaza na Otwartym. Uroczystego otwarcia największego w regionie centrum handlowo-rozrywkowego dokonali dzisiaj Jeli Mazur, dyrektor zarządzający Plaza Center, Ran Starkman, prezes zarządu Plaza Center, Józef Gajewski, prezydent Suwałki, Włodzimierz Marczewski, przewodniczący Rady Miejskiej. Prezydent gratulował inwestorom wspaniałego obiektu i życzył sukcesów. Długo czekaliśmy na taką inwestycję, mówił. Drodzy Państwo, cieszę się bardzo, że w tej chwili możemy przeżyć tak wielką radość z powodu, czy z okazji uroczystego otwarcia Centrum Plaza w Suwałkach. Muszę przyznać, że bardzo długo czekaliśmy, zanim się ktoś w ogóle zdecyduje inwestować w naszym mieście w takim zakresie, jak to uczyniliście Państwo właśnie w tym miejscu, w postaci tego pięknego obiektu o największej w Suwałkach kubaturze, przestrzeni i chyba najciekawszej, najbardziej atrakcyjnej w formie, w sensie świadczenia różnego rodzaju usług, zarówno handlowych, jak też i rekreacyjnych. Suwałki Plaza to 80 sklepów i punktów usługowych, 5 lokali gastronomicznych, park rozrywki i 3 sale kinowe w multiplexie. Obiekt jest już skomercjalizowany w 85%. Na inwestorów czeka jedynie zabytkowa część, czyli budynek byłego aresztu. Tuż przed otwarciem zarząd Plaza Center, architekt i wykonawca obiektu odpowiadali na pytania dziennikarzy. Jan Mikoluszko, prezes Unibepu, firmy, która budowała obiekt, zapewniał, że budynek jest wykonany z zachowaniem należytej staranności i konstrukcja jest bezpieczna. Prezes wyraził głębokie ubolewanie z powodu śmiertelnych wypadków, które miały miejsce na terenie budowy. Niestety budowa nam się w Unibepie nie kojarzy tylko z sukcesem, kojarzy się również z sytuacją bardzo trudną, wręcz tragiczną. Więc na budowie zdarzyły się niestety wypadki. Było to dla nas bardzo traumatyczne sytuacja, bardzo traumatyczne wydarzenie. Do dzisiaj to przeżywamy. Wyrażam niniejszym w imieniu generalnego wykonawcy ogromne ubolewanie z powodu tych tragicznych zdarzeń. Eli Mazur poinformował, że po wynajęciu wszystkich pomieszczeń w Plazie będzie pracowało 400 osób. Dyrektor zaznaczył, że są to nowe miejsca pracy. Dodatkowo dzięki Plazie do budżetu miasta będą wpływały pieniądze z tytułu podatków. W momencie, kiedy zamkniemy w 100% nasz projekt, wydaje się, że poziom zatrudnienia będzie wynosił od 400 do 500 osób.